nie jesteśmy zadowoleni z tego punktu. Chcieliśmy grać o 3 punkty, szczególnie, że mamy status swojego boiska i chcemy grać jak najlepiej, tak? Remis. Oczywiście przyjmujemy to z szacunkiem i to też trzeba szanować po prostu ten punkt, szczególnie, że nie graliśmy ze słabym zespołem, a również z pretendentem do awansu do Ekstraklasy, więc myślę, że punkt jak najbardziej może być w dalszym rozrachunku istotnym punktem. Kilka groźnych sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie Wigier, chyba druga połowa lepsza w waszym wykonaniu, jak to oceniacie? Tak powiedział. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu no niestety nie była najlepsza, można powiedzieć, że po prostu słaba. Nie zagraliśmy tego, co chcieliśmy grać, troszeczkę brakowało jakości i może konsekwencji przy założeniach, które sobie zakreśliliśmy. Druga połowa, no mówię, po przerwie wyszliśmy z tym samym założeniem, tak jak na pierwszą połowę, ale mówię, myślę, że w głowach po prostu nastawiliśmy się tak, żeby zacząć to tak, jak powinniśmy, a nie tak jak w pierwszej połowie i z tego wyklarowały się jakieś sytuacje, może nie stuprocentowe, ale było to zdecydowanie lepiej niż pierwsze i gdybyśmy zagrali może tak cały mecz, to jedną bramką czy dwoma może byśmy wygrali, ale zabrakło, szkoda, no ale mówię, cieszymy się z tego punktu. Dwa remisy ostatnio Olimpiusz na koniec, czy można traktować to jako taką małą zadyszkę, teraz kolejny mecz wyjazdowy, czy jednak czujecie, że cały czas jesteście w grze? No, wie pan, dwa remisy na zero z tyłu, fakt, że też żadnej bramki nie strzeliliśmy. Mówię, no nasza wcześniejsza pasa, no można powiedzieć, że była znakomita, nikt moim zdaniem się tak nie spodziewał takich wyników Olimpii, mówię, poza nami, tak, gdzie myślę, wiedzieliśmy, że jesteśmy w dobrej dyspozycji i możemy takie wyniki osiągać, a to, że są dwa remisy teraz, myślę, że ani nie należy do najlepszych, ani do najgorszych, więc nie należy tutaj wyciągać jakichś pochopnych wniosków, że mamy zadyszkę, więc mówię, no Bytowia nie był to łatwy teren. I nie takie zespoły, jak my tam remisowały czy przegrywały, my wygraliśmy punkt, tutaj tak samo nie był to łatwy przeciwnik i myślę, że punkt też jest może niezadowalający, ale myślę, że nie jest, można go przyjąć, tak?